Cześć wszystkim w kolejnym odcinku. Na początku chciałbym podziękować za bardzo ciepłe przyjęcie po dłuższej przerwie. Zdecydowaliście w ostatniej ankiecie, że chcecie vloga, więc ja postaram się to zrobić w formie kilku dni, żebyście mieli trzy wyścigi na jednym vlogu i podzielone tematycznie. Dzisiaj mamy piątek. Godzina około 7:30. Ja już jestem po porannym rozruchu. Właśnie się rozjeżdżam przed pierwszym wyścigiem. W piątek mamy finał Grand Prix, czyli najbardziej prestiżowy format na Zwiftie w tym momencie, jaki jest. Do finału zakwalifikowało się 5 najlepszych drużyn, które walczyło na 6 wcześniejszych etapach. My jako Coalition Alpha zakwalifikowaliśmy się na ostatnim miejscu, ale teraz możemy równie dobrze wygrać, bo klasyfikacja, z tego co czytałem, się zeruje, więc będziemy walczyć jak lwy, żeby wygrać i zgarnąć te forsy. Format samych zawodów jest dość brutalny, bo mamy trasę Macolin, czyli nowa trasa na Szkocji. Będzie jedna runda i będzie system punktowy. Generalnie startuje 25 zawodników, po 5 osób na drużynę i będziemy mieli, z tego co kojarzę, 5 premii, na których może punktować tylko jedna osoba. Z każdą kolejną premią punkty się powiększają. Pierwsza premia 1 punkt, druga 2, trzecia 3 i tak dalej, aż do 5. I na finiszu mamy top 5 punktujących, więc generalnie maksymalnie 10 osób może punktować. 15 osób podejdzie z niczym i dla utrudnienia osoba, która już raz zapunktuje, musi opuścić wyścig, więc dość nietypowy format, ciekawy. No i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ja liczę na dobrą dyspozycję, zostałem wytypowany do trzeciej premii, czyli będę walczył o 3 punkty na podjeździe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli się nie uda, no to mam się nastawiać na finisz. Tymczasem ja uciekam do pracy i widzimy się potem przed wyścigiem Grand Prix. Zanim jednak przejdziemy do samego wyścigu, zobligowani jesteśmy do zważenia się. Generalnie zazwyczaj jest to dwugodzinne okienko. Czasem organizator wyścigu daje okienko większe, ale zazwyczaj jest to właśnie te 2 godziny przed startem wyścigu. Cała procedura polega na tym, że musimy zważyć najpierw odważniki referencyjne powyżej 10 kg zazwyczaj. Następnie ważymy się z odważnikami, po czym ważymy się sami. Po takiej ważeniu podnosimy wagę, pokazujemy, że pod wagą nic nie ma i przedstawiamy wagę w inne miejsce, po czym powtarzamy taką procedurę, żeby po prostu wykluczyć jakiekolwiek manipulacje wagą. I waga, która zostanie wskazana, musi zostać wpisana do Zwifta. Dodatkowo musimy to wysłać specjalnym formularzem do Zwifta w celu potwierdzenia. I po takiej procedurze możemy przystąpić do wyścigu. No to zaczynamy rozgrzewkę. 24 minuty do wyścigu. Ja jeszcze sobie zrobię rekonesans trasy. Szybko. Raczej odcinka, gdzie będę walczyć o premię. Mam zamiar po trzeciej premii już zaatakować bezpośrednio, wykorzystać stromy odcinek przed zameczkiem i tam mocniej ruszyć. Potem jest chwila zjazdu, będę miał kowadło, więc będę chciał tego użyć, żeby troszeczkę złapać prędkości. I co powinno zaprezentować tym, że na kolejny podjazd wyjadę już troszeczkę bardziej rozpędzony. I zostaną jakieś 2,5 km do premii, więc jakieś około 4 minuty intensywnej, mocnej jazdy, w okolicach 500 W. No zobaczymy, nie jest źle. Myślę, że będzie naprawdę ciekawy wyścig i powalczymy tutaj o topowe pozycje. Herwin się włączył, więc wszystko już gotowe. Nic sobie poruszać. Do zobaczenia.
niespodziewanie, a może i spodziewanie, wygrywamy cały format. W trakcie wyścigu na początku jechaliśmy tak dość zachowawczo. Na pierwszych trzech premiach nic z naszych nie punktował. Po pierwszym podjeździe były małe problemy. Odpadł między innymi Kiel, na chwilę Spencer, ale udało się Spencerowi dojechać. No stało się to, co stało się u mnie na Mistrzostwach Świata. Niestety kowadło jest na tyle silne, że nawet na tym łagodniejszym, krótszym zjeździe sprawiło taki odjazd, że było ciężko to spawać. Na szczęście ja miałem aero i udało mi się mniejszym nakładem sił dojechać i zgodnie z założeniami dojechać do trzeciej premii. I za trzecią premią zaatakowałem. Za mną pojechał m.in. Duffy Junior Tegels i jeszcze jedna osoba z Toyoty. I ja miałem cel jeden. W sumie wiedziałem, że z tej grupy sprinterem najlepszym nie jestem, więc chciałem jak najwięcej przewagi zrobić. Przed wjazdem na podjazd segment, w sensie na segment do podjazdu, mieliśmy około 25 sekund. Na najstromszym odcinku też troszeczkę zaciągnąłem, żeby tą przewagę trochę jednak powiększyć. I nie punktowałem. Puściłem sprint na moją założoną premię, bo wiedziałem, że nie ma to zbytnio sensu, bo mam jeszcze zapas sił i mogę pojechać na piątą, gdzie jest 5 punktów, a nie 4. I tak na dobrą sprawę tylko 3 osoby są w tej grupie, w tym ja, więc tak na dobrą sprawę 2 osoby do pokonania. Tym razem kowadła użyłem bardzo dobrze, bo udało mi się nawet odjechać, zrobić 2-3 sekundy na zjeździe, przez co mogłem po płaskim troszeczkę poluzować, nie jechać T7, tylko 6 watów na kilo i dojechać do piątego segmentu z przewagą sekundową i spokojnie na niego wjechać, co sprawiło, że zdobyłem 5 punktów, a nie 4. I na koniec poprawił jeszcze Leo Bojasin, nasz kochany Leo zajął 3. miejsce na finiszu, co przełożyło się na 8 punktów dla Coalition Alpha i tym samym na zwycięstwo w całym cyklu Grand Prix, więc no to jest świetny wynik, który bralibyśmy w ciemno od razu. No i znowu się wydarzyło to. No, cały sezon nie mieliśmy jakiś taki świetny, były zwroty i upadki, kilka wyścigów wygraliśmy, ale kilka też zawaliliśmy, ale na ten finałowy, gdzie cała stawka była tak na dobre, wszystko było położone na jeden wyścig, każdy miał takie same szanse, żeby wygrać, no, pokazaliśmy najlepszą formę, no i taktycznie pojechaliśmy też uważam bardzo, bardzo sprawnie, mimo tam małych problemów, no ale każda drużyna miała problemy, bo nie tylko u nas odpadali zawodnicy, w sumie już na 14 km, tam gdzie zaatakowałem, w grupie zasadniczej było 13 osób, więc tam to 12 osób odpadło, z tym 3 na premiach, 9 osób nie wytrzymało tempa grupy. No ale nie będę się rozdrabniał już, bo jeszcze bym mógł opowiadać, ale wtedy ten film będzie miał 30 minut, a tego nie chcemy. Na dzisiaj to wszystko, ja się rozjeżdżam. Zjem coś dobrego, jakieś węgle, pizzę może sobie walnę w nagrodę i widzimy się jutro. Jutro znowu zaczynamy dzień odważenia, owsianka i lecimy z górskimi mistrzostwami Polski, które no nie ukrywam, że mam ochotę wygrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cześć, widzimy się jutro. No to mamy sobotę, 3 godzinki do startu górskich mistrzostw Polski ZTPL-u. Noc po Grand Prix dość ciężka, raczej nie przez pana. HRV niziutkie, tętno spoczynkowe, a raczej nocne też wysokie, więc no tutaj ta regeneracja nie zaszła tak jak trzeba, ale raczej nie będę się tym przejmował, traktuję to jako gotowość organizmu do wytężonej pracy w dniu dzisiejszym. Myślę, że to wszystko spowodowane jest tym, że wczoraj wygraliśmy format Grand Prix, jako Canyon Esports okazaliśmy się najlepszą drużyną, więc adrenalina, radość i celebracja tego, myślę, że to wszystko nałożyło się na to, że ta noc nie była do końca idealna do regeneracji, no ale cóż, dzisiejszy wyścig mamy zamiar potraktować raczej czysto zabawowo, pobawić się
Już na Epic.comie mam zamiar troszeczkę mocniej pojechać, oderwać się od grupy, ale to też kontrolować, żeby nie było tak, że będę miał 30 sekund po radio i mnie skasuje grupa na zjeździe. Ale myślę, że będę miał raczej więcej tej przewagi nad grupą. Ale zobaczymy, sport jest taki, że dopóki piłka w grze, to wszystko może się wydarzyć. Potem jeszcze pokibicuję mojej dziewczynie, która też będzie brała udział w górskich mistrzostwach Polski. Ona będzie traktowała to raczej jako przygodę, żeby po prostu przyjechać, a potem jeszcze powalczyć z trasą i z dystansem, bo 90 km i 2000 w pionie to już nie byle co. Czasem ja się wybrałem na spacer, żeby troszeczkę odgruzować nogi, żeby krew troszeczkę przepłynęła przez nie, żeby się jeszcze troszeczkę lepiej doregenerowały. Natalka jeszcze kima w łóżku. Tak jak mówiłem, no ja miałem problemy, żeby dzisiaj dobrze spać, więc wstałem już godzinę temu. No i co? Widzimy się potem. Pokażę wam, co dzisiaj zjem przed wyścigiem. No i klasycznie za godzinkę ważenie i szykowanie się do startu. No i śniadanko prawie gotowe. Płatki ryżowe, daktyle, trochę mozzarelli. I to wszystko zalewam ciepłym napojem migdałowym, owsianym, kokosowym, jaki jest. I dodatkowo jeszcze podmierzę sobie 30 gramów syropu klonowego, żeby do smaku było. I żeby porcja węgli się zgadzała. No, w takim posiłku, no, generalnie jest dość sporo tych węgli, bo to chyba jest około 200 z haczkiem, 1000 kalorii, więc powinno starczyć na cały wyścig. No i czas zjeść, a jeszcze potem godzinka przed startem wjedzie kawa, żeby trochę się pobudzić i będzie można jechać. No to mamy niedzielę, jesteśmy po górskich mistrzostwach Polski, które no dość szybko będę chciał wymazać jednak z mojej pamięci. Nie poszły one po mojej myśli. Nie udało mi się odpowiednio zregenerować, złapać troszeczkę świeżości po piątkowym wyścigu, co przełożyło się tym, że już w połowie wyścigu miałem dość poważne problemy. Co czułem. Początek pojechałem klasycznie dość mocno, bo chciałem tak na dobrą sprawę postawić kropkę nad i, bo w tym roku wszystkie górskie wyścigi udawało mi się naprawdę solidnie pojechać, równo, bez żadnych przygód. Chciałem potwierdzić swoją dyspozycję najlepszego górala. No niestety ten piątkowy wyścig dał się mocno we znaki, aż się sam nie spodziewałem. No i tak jak mówię, generalnie od połowy Epika musiałem zmienić moją taktykę, bo na początku podjazdu poczułem, że nie jestem w stanie jechać tych założonych 400 watów, co i tak było z lekką rezerwą w mojej głowie ustawione. No i musiałem tempo poluzować, poczekać na drugą grupę i tam starałem się utrzymać jak najdłużej. Na Radio Tower udało mi się wyjechać z Adamem Stachowiakiem we dwójkę i prowadziliśmy wyścig. Na Alpe du Zwift wjechaliśmy w pięcioosobowej grupie, bo w międzyczasie dojechała nas trójka z tyłu. No i na Alpe, no, poczułem, że to już jest koniec. Po prostu puściłem korby praktycznie do zera. Jechałem ledwo w tlenie i do połowy Alpe się ciągnąłem. Tam jechałem około 260 W. To jest tak na dobrą sprawę moją drugą strefą. I po połowie Alpy jakoś troszeczkę odżyłem, przemogłem się, zaparłem i po prostu ruszyłem ile jeszcze miałem tam na tej rezerwie, co poskutkowało tym, że udało mi się przeskoczyć do 11 miejsca. Niewiele zabrakło do 10, no ale no tak czy siak kosztowało mnie to bardzo dużo. Nieproporcjonalnie dużo bym powiedział nawet, jak na wysiłek, który wsadziłem i to, co przyniósł ten wysiłek, no, ale generalnie udało mi się ukończyć górskie mistrzostwa Polski na 11 miejscu, zdecydowanie poniżej oczekiwań. Potem miałem problemy z zejściem z roweru, więc na pewno ten wysiłek sprawił, że te mięśnie bardzo mocno dostały, ponieważ bardzo rzadko zdarza mi się, żebym miał skurcze po wyścigu. No tutaj ledwo zszedłem z tego roweru, no, po prostu się położyłem na ziemi i leżałem z 5
minut w bólu, po prostu no, skurcze dość mocno mnie zniszczyły. No ale trzeba wyciągnąć wnioski i generalnie po takim wyścigu jak Grand Prix, czy nawet jakimkolwiek innym, gdy ta przerwa między wyścigami wynosi nie mniej niż 12 godzin, no to warto jechać jednak pasywnie, tym bardziej, że jeszcze miałem te ważenie 2 godziny przed Górskimi Mistrzostwami Polski, więc nie było możliwości chyba uzupełnienia tych wszystkich wartości odżywczych, które były potrzebne do tego wysiłku. Niemniej jednak uważam to za cenną lekcję. Takich wyścigów jeszcze przede mną wiele, więc na pewno coś z tego wyniosę. Zmienię troszeczkę tutaj moją taktykę w przyszłości pod takie wyścigi. Dzisiaj jeszcze pojechałem ten wyścig na Majuszu, żeby sprawdzić, jak ta aplikacja działa, z czym to się je. Stwierdziłem, że spróbuję pojechać, tym bardziej, że akurat dzisiejsza noc była super. No, spałem praktycznie 10 godzin. Bardzo wysokie HRV, widać, że organizm się zregenerował, troszeczkę głowa puściła, stresy zeszły ze mnie, co sprawiło, że ten organizm troszeczkę się wyświeżył, odpoczął. No i taka spontaniczna decyzja, bo wczoraj po rozmowie z trenerem stwierdziliśmy, że nie będziemy tego jechać, ale dzisiaj jakoś tak spontanicznie podjąłem tą próbę i pojechaliśmy. Zająłem 14 miejsce, do połowy wyścigu jechałem w pierwszej grupie, no ale w pewnym momencie musiałem puścić, bo tam bardzo mocno zaciągi szły, a nie chciałem po prostu dojeżdżać organizmu już bardziej. Wiedziałem, że na top 5 może być za mało, tak czy siak. Jednakże patrzę bardzo optymistycznie pod względem dzisiejszego wyścigu, ponieważ myślę, że za tydzień na pewno będę mógł powalczyć tam o czołowe lokaty, pokazać się również właśnie na tej aplikacji, tym bardziej, że nagrody są naprawdę wartościowe i myślę, że warto się tam pokazać. Generalnie teraz plany, żeby odpocząć. Może we wtorek pojadę z Zwift Racing League. To jest jeszcze pod znakiem zapytania. A głównym wyścigiem w tym tygodniu będą kwalifikacje do Mistrzostw Polski oczywiście, gdzie będą trzy premie, trasa Legend and Lava, więc premia na Titanie, potem sprint w Watopii i meta na Wulkanie, więc generalnie będzie to bardzo fajna zabawa, przygoda i no tutaj troszeczkę bardziej taktycznie podejdę do tego wyścigu, tak jak zazwyczaj podchodzę na Zwift Racing League czy Grand Prix. Nie będę starał się jechać od początku mocno, tylko pojechać tam, gdzie trzeba mocno, zaoszczędzić sporo sił. No i wykończyć ten wyścig tak, żeby zakwalifikować się na Mistrzostwa Polski, które 19 stycznia prawdopodobnie na Stadionie Narodowym. Postaram się oczywiście nagrać z tego filmik, w sensie z Mistrzostw Polski na żywo, ale też zobaczymy, czy uda się zakwalifikować. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda się wystartować w tym czempionacie. No i miejmy nadzieję, że pójdzie on troszeczkę lepiej niż dwa pozostałe. Mówię tutaj o Mistrzostwach Świata i Górskich Mistrzostwach Polski, no ale cenne wnioski już wyciągnąłem, myślę, że będzie dobrze. Tymczasem dziękuję Wam, że wbiliście w ostatnim czasie 400 subskrypcji. Pamiętaj, że jeżeli podobał Ci się ten filmik, możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję. I na pewno komentarz, możesz napisać, co Ci się podobało, ocenię. Z chęcią takie komentarze przyjmę i na pewno będą one wnosiły wiele do przyszłych filmów. Dzięki, do zobaczenia, hej!